Poznań-Woźni odbyły się pierwsze eliminacje do 14. powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych i solistów. Na scenie zmierzyli się artyści z 9 gmin. Zespół pieśni tańca Piekuszowianie oraz solistka Dorota Pietrzykowska decyzją jury znaleźli się w finale tegorocznego przeglądu. Ich występy będzie można podziwiać podczas finału przeglądu w Chmielniku, gdzie na rynku odbędzie się wielki koncert finałowy. Skoczna muzyka, piękny taniec, niesamowity śpiew i tradycja królowały podczas pierwszych eliminacji do 14. powiatowego przeglądu zespołów ludowych i solistów w Chmielniku, które odbyły się w amfiteatrze w Jaworzni. Cel tego 24 eliminacji do tego głównego przeglądu w Chmielniku jest podstawowy, to kultywowanie tej tradycji, tej kultury ludowej poprzez właśnie śpiew, muzykę, ubiór, taniec, co dzisiaj się pojawi właśnie tutaj na scenie tego pięknego amfiteatru w Jaworzni. Dlatego cieszę się, że jest tak duża frekwencja tych różnych zespołów, solistów, kapeli śpiewaczy, którzy po prostu też przynoszą nam taką radość, która jest związana z naszym takim duchem kielecczyzny. No i jest to tutaj związane też z rozpoczęciem takich, można powiedzieć, wakacji, dlatego też daje to jakąś wartość rekreacyjną, odpoczynku dla tej społeczności, która przychodzi na ten przegląd. Pod wrażeniem występów wszystkich zespołów, a szczególnie artystów z gminy Piekuszów, była burmistrz Teresa Jakubowska. Nasze miasto i gmina ma super, bardzo super, jeżeli chodzi o zespoły i zawsze z tego, co czytam, z tego, co widziałam i wiem, zawsze któryś z zespołów przechodzi. Jestem przekonana, że któryś z zespołów na pewno będzie reprezentował nasze miasto, gminę Piekuszów. A poza tym chciałam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa z uwagi na to, że kultywują tradycje, że jednoczą mieszkańców i że rzeczywiście można powiedzieć, że promują naszą gminę. Jestem z tego bardzo dumna i zadowolona i na pewno będziemy to dalej pielęgnować. Na scenie amfiteatru w Jaworzni wystąpiło 17 utytułowanych zespołów ludowych, prezentując żywiołowe i skoczne występy, które porwały publiczność. Można było podziwiać niesamowite talenty solistów, zespołów pieśni i tańca oraz zespołów śpiewaczych. Przede wszystkim to sprawdzają nasze umiejętności, ale również pozwalają zweryfikować to, co już umiemy, co musimy poprawić. No i nie ukrywam, że spotkanie z tak wielką ilością zespołów to też jest dla nas duże doświadczenie. Eliminacje w Jaworzni pokazały, jak ważne jest pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, które są nieodłącznym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. To dzięki takim wydarzeniom możemy cieszyć się pięknem muzyki ludowej i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.